To pierwsze tego rodzaju spotkanie braterskie na boisku? Na boisku tak. Pierwszy taki bratobójczy pojedynek? W tym roku na boisku tak, na boisku tak. A we wcześniejszych grach? We wcześniejszych grach? Można powiedzieć nie. Myślę, że to była, żeby to był pierwszy sparring, bardzo owocny. No i mam nadzieję, że nie ostatni sparring, jak i również spotkamy się w lidze. A w tenisa kto jest lepszy z braci? No muszę z przykrością stwierdzić, że staremu się udawało parę razy młodego ograć. Także no tutaj Arek rzedzi, o tenis rządzi. Wróćmy na murawę. Arku, czy czujesz się jak Mauricio Pochettino? Nie czuję się jak Mauricio Pochettino. Czuję się jak Arek Rudzki, któremu jest dane prowadzić w fajnych czasach fajną drużynę. Tak jak mówię, wszystko ma swój plan. Jesteśmy zadowoleni z tego, co robimy, że jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Na pewno wielu nam zazdrości, ale my patrzymy na siebie, wykonujemy pracę jak najlepiej i chcemy osiągnąć ten cel zamierzony, którym jest awans do okręgówki. Młodzi rekordziści spisali się dzisiaj więcej niż przyzwoicie, wydaje mi się. No, zostańmy przy tym przyzwoicie, bo momentami naprawdę mi oczy krwawiły. Jestem dosyć wymagany. Co było tego powodem? No nie, momentami naprawdę apelowałem na odprawie przedmeczowej o kulturę grania i tej kultury czasami nam brakowało. Za dużo było takich momentów, w których lepiej niektóre sytuacje mogliśmy rozwiązać. Znam tych chłopaków od podszewki i wiem, że stać nas na pewno na lepszą jakość grania. To nawet nie chodzi o sam wynik, tylko tak jak mówię, ta kultura grania momentami była daleka od tego, jaki bym sobie życzył. A czego ci zabrakło graczom z Międzyrzecza, żeby ugryźć wyżej notowanego rywala? Znaczy tutaj na pewno jakości pod bramką, bo nie ukrywam, no w pierwszej połowie był to bardzo otwarty mecz. Było bardzo dużo walki, tych takich klarownych sytuacji może nie było aż tak dużo, ale myślę, że mierzyliśmy się dzisiaj naprawdę, jeżeli chodzi o te sparingi, no, z najlepszą drużyną, mogę tak powiedzieć. I bardzo się cieszę. Komplementy. I bardzo się cieszę, że mogliśmy zagrać, ponieważ daje nam to następny materiał do pracy. Wiemy, gdzie mamy swoje rzeczy, swoje makamenty poprawić i tyle. No. Już na zakończenie, co przed rekordzistami w najbliższych tygodniach? No numer jeden wchodzi futsal, bo za dwa tygodnie mamy Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U19, ale w międzyczasie też musimy realizować plan, który mamy na boisku. Ciekawe sparingi z Czołowicami, później z Bestwiną, z Beskidem Skoczów, więc pracujemy dalej dwutorowo. Czasami jedno przeszkadza drugiemu, aczkolwiek no, jest to dla nas nowina i musimy po prostu akceptować warunki, jakie są. Najważniejsze, żebyśmy byli zdrowi, bo czasami też zmagamy się z tym, że tych ruchów kadrowych mamy mało, więc no nic, operujemy o zdrowie dla chłopaków i mam nadzieję, że z każdym meczem treningiem będzie to szło w dobrym kierunku. Panowie, dziękuję zatem za spotkanie, za tą rozmowę. Do zobaczenia przy okazji meczu. O stawkę, o punkty. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Dziękuję ślicznie.